łzy! Kuba! Lubię. Podpowiem, że on może... Brawo, porchawka. Podpowiem, że on może nie tylko na drzewach. Powiedzcie mi, grzyby należą do zwierząt czy do roślin? Do roślin! Nie, do niczego, do niczego. One należą do osoby. Tak, ani to nie ma nic wspólnego z roślinami, ani nic wspólnego ze zwierzętami, tak? To, że się nie rusza, nie znaczy, że jest rośliną, tak? Kurchawki to takie grzyby, które mają bardzo fajny mechanizm rozsiewania swoich, uwaga, nie nasion, bo to nie rośliny, tylko zarodników. Są roślinami zarodnikowymi. Nie są roślinami. Są grzybami. Są grzybami. Wszystkie grzyby mają zarodniki, tak? Inaczej nie można. Grzyby mogą w dwa sposoby się rozmnażać. Albo zarodniki, i to jest rozmnażanie płciowe, tak? Czyli takie, że tak. Można... Albo przez strzępy. Nie, albo przez strzępki. Kto był z rodzicami kiedyś na grzybach? Dębkami, zarodnikami, cokolwiek? Ja byłem. Dobra, i teraz powiedzcie mi, czy rodzice albo dziadkowie pozwalali brać grzyba i tak do całego wyrywać? Nie, trzeba odciąć. Dokładnie.